Tramwaj, kierunek nowoczesność. Witam z tej, cześć, cześć, znowu. Dzisiejszy dzień, taki chyba dzień bardziej informacyjny. A nie mniejsza z tym, więc no cóż. Miał być dla was dzisiaj jeszcze film z warszawskiej średnicy, ale jednak parada tramwajów przezwyciężyła. Nie chciałbym was tutaj zostawić bez tej informacji, a jednak chyba każdy z was chciałby zobaczyć, jak wygląda ten nowy Hyundai na własne oczy. Ja już go widziałem, ale nie ukrywam, chciałbym go zobaczyć, przejechać się nim, usłyszeć, jaki faktycznie ma dzwonek, sprawdzić, jakie są dźwięki otwierania drzwi, jak się otwierają, czy działają przyciski cieplne, jak się wygodnie w nim jedzie, bo jeszcze nie jechałem nim, i inne takie ciekawostki. To wszystko będziecie mogli sprawdzić już 18 września, w najbliższą sobotę. Będzie parada tramwajów, tak zwana parada Hyundai'a, na placu Narutowicza. Tam będą zabytkowe tramwaje i Hyundai. Będzie można go zobaczyć właśnie w tym miejscu. Jeszcze nie będzie kursować w najbliższych dniach i w najbliższym okresie bezpośrednio na ulicy Warszawy, na warszawskich liniach tramwajowych. Mam nadzieję, że będzie iść na dwójce. Prestiż. Ale zobaczymy. To jest najdłuższy przy okazji tramwaj w Warszawie. No i co? Czekamy. Podobno jest najcichszym tramwajem. Sprawdzimy to już niedługo. Ja będę oczywiście na tej paradzie. Będę też na dniu otwartym, więc będziecie mogli mnie gdzieś tam napotkać. Ale to nie będzie tak proste jak na dniu otwartym w metrze. I co dużo nie mówić. Do zobaczenia. Czekam na was, żebyście przyszli, zobaczyli Hyundai na własne oczy. I z tego, co mi się wydaje, on będzie jechać w paradzie. Przynajmniej mam taką nadzieję, że będzie jechać w paradzie i może nawet nie będzie holowany. Także byłoby to dosyć ciekawe. Ja czekam niezmiernie, bo chcę go zobaczyć w ruchu. I jeśli wy też chcecie, to przyjdźcie na to zwiedzanie. To jest oczywiście z okazji Dni Transportu, które będą w tym okresie i zwieńczeniem tego będzie Dzień Transportu, czyli darmowa komunikacja. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale, na paradzie, w dniu otwartym w metrze i nie tylko. Cześć!